Poczekaj, Farel, jak ty mówisz? Co to jest za mapa? Escape the Dream. The Dream. To niezły The Dream zaczynający się w kiblu. Ty. Panowie, a wkładaliście komuś palce do wody jak spał? Nie. Ten sen mnie niszczy, chłopaki. Nie też. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym zwariowanym odcinku z Trybu Kreatywnego. Jest dziś ze mną Yoshihito Mayoshi. No cześć. Oraz Piotr Noliwczak. Witam, witam, siema. Będziemy dzisiaj razem wspólnie uciekali ze snu. Okay. Dokładnie, jakiego snu, panowie? Jakiegoś... Z koszmaru? Ze strasznego snu. Ja właśnie nie mam taki fajny w sumie skin. Straszny. Chyba. Zrobię wam gwiazdę do tyłu. Straszną gwiazdę. Mam sprawę tylko do widzów, co nie? No. Czekajcie. A kto ma zostawić łapkę w górę? A właśnie, byśmy zapomnieli. Panowie, ty zostaw łapeczkę w górę. Jakiś próg łapek. Yoshi, wyciągaj szybko ten kartonik. Dobra, kartonik wyciągamy i w takim razie... O Jezu, nie to. No, to ktoś się musi zostawić. O nie. O nie. Nie, jeszcze raz wyciągaj kartonik. O, teraz tak. 9000 łapek w górę pod tym odcinkiem. Robimy kolejny. 9, 6. I jeszcze raz. Dobra. 9690 łapek. Tak. I robimy kolejny odcinek z tą zwariowaną ekipą. Panowie, musimy uciec z koszmaru. Tylko nie wiem, w którą stronę się idzie. Tędy? No to chodźmy. Nie, to ja idę za tobą. Ty wiesz, w ogóle się boję iść za tobą, Farel, bo ty masz ognisce skrzydła, ja mam lodowe, trochę się gniewam. No właśnie, możemy się skrosować, nie? O, dokładnie. Ja jestem taką mgłą pośród. Aha, dobra, to nie jest escape. To nie w tą stronę. Koniec mapy. Dobra, wracamy się. Tak, przypominam, że oczywiście numer, kod do mapy macie w opisie tego filmu. A teraz muszę zostawić łapkę, żebyście przeszli. Dobra. Aha, dobra, teraz zostawiacie wszyscy łapeczkę. Wtedy Noliwczak robi ten, sprawdza paszporciki, tak, jak na granicy. Tak, pewnie, że o, tak. Kibelek. O, kibelek, no, pewnie, ej, tak. Nie sika się, jeżeli masz sen, to nie sika się we śnie, bo to może się źle skończyć. Więc... Bardzo może się źle skończyć. Ja bym tak. Stąd szedł. Dobra, zaczynamy nasz sen w kiblu. Dobra, nice. To nie jest dobre, nie jest dobre. Ej, ale fajne lustra, no, da się tak zrobić? Patrz, ty. Co ma tu? No. Co? Jezu, ale ej, to jest creepy. To jest? Ej, dobra, nie. Tu to można wbić? Ej, aha. No jest creepy, co? Nawet. Tu, chłopaki, tu. Dobra, no Oliw już szybciutko wszystko, chyba... On chyba w tym śnie na jawie jest, co? Normalnie. Tak, bez kitu. Dziękujcie, chłopaki, dobra, otwieramy drzwi kolejne. Nie da się nic niszczyć. Tak? A tu jest przejście. Tutaj za telewizorem. Dobra. Poczekajmy na jeszcze jego, może, żeby się dobra, jestem. Okej, mamy kolejne skrzyneczki. A tutaj się da przejść normalnie, wiesz? Aha, dobra. A spokojnie. Panowie, kolejna komnata. Panowie, a wkładaliście komuś palce do wody jak spał? Nie. Nie. A jeżeli ktoś wkładał z widzów i zna, co się, i wie, co się później stało, niech napisze w komentarzu. Szybne serduszko, najlepszy komentarz. Dobra. Tutaj pewnie, Noliw. Tutaj. Jest coś? Tak. Co tak ciemno? Bo to jest, wiesz co, u mnie kiedyś ktoś, jakiś mój widz zrobił mapkę z takim właśnie... Dobra, do przodu, ej! Dlatego wiedziałem, że takie coś może być. No, Noliwczak nam oświetli, jesteś tym, zieloną latarnią, jak w Avengersach. Okej. Zbugowałem się, panie. Weź zapal światło jakieś, gościu. Odwróć się. Zapali światło. Poczekaj, piłką możemy patrzeć gdzieś na... O, no! No, tu jest, dobra. Kopiemy piłeczkę, ty, dobra, ale mam piłkę gdzieś daleko w emotkach. Dobra, ja pomidorem rzucę. Jestem. Chyba i tak, tutaj chodź, Farel. I tak lepiej sprzeć. O, tutaj, chodź. Piłka z wiadomości. Dobra, idzie, jest. Ty, patrz. No, Liwczak jak szybko wie wszystko. Dobra, jesteśmy. O. W Lidlu. W Lidlu. Bo ja jestem dzisiaj, wiesz, wcześniej wstałem. No. Działa od rana, także. Okej, po bułeczki świeże skoczymy zaraz. Dobra. Jak wstałeś 2 godziny temu, dlatego tak dobrze działa. Jak 2 godziny temu? Jest, która jest? 20? A wstałem o 4 rano, gość. O 16 rano chyba. Dobra, panowie. Jak zawsze, nie? To co, idziemy zobaczyć, co tutaj się dzieje. I co, nie ma nic? Ja nic nie widziałem, wiesz, ale może coś się zobaczyć. O, jest drugie piętro wyżej, ale jak tam wejść? Pa, schody są, goście. Nie no, na luzie, to jest przeniesiona miejscówka. A te, podobają mi się te odbicia, nie? Sztosy. No, strasznie fajne. No bo jesteśmy w śnie, my cały czas prześnimy. Zaraz tego, Josiego uszczypnę w nogę. A tutaj, za ten regał trzeba zostaw, bo cię kijkiem zaraz walnę. Patrz, tako. Dobra, ej, to jest jakiś parker taki dla ułomnych, czyli dla nas. No tak. Jeden skok do wykonania, ale ciężki. A panowie, myślicie, że tutaj trzeba wejść? W sensie... Czy po prostu... Yoshi, tu. O Jezu. A nie, bo tam się da przejść. No właśnie... Nie wiem, zgłupiałem. Dobra, czekaj, jestem. Ale... Tam było. Ale co dalej? No właśnie a, nie wiem. Nie możesz tam skoczyć na dół? W sensie zobaczyć, co tam jest? Nie, to można obejść, a my jesteśmy też tylko... dobrzy. Nie, to, nie, to jest jakiś bait, to jest bait. Tu przecież nic nie ma. Dobra, nie. Albo stary, tu, ale Holmes. Jest coś, patrzcie, ej. Widzicie? No tak, jest... tam na dole, ale Nie, tu, nad nami. A Yoshi, ale to stąd przyszliśmy.
No ale weź tam skocz, możesz tam skoczyć? Aha, stąd przyszliśmy. Ale przecież stąd przyszliśmy, tak. Stąd ale tutaj, tutaj nie, coś próbowałem, ale nie wyszło mi. Jesteś na kucaka jakoś? No właśnie, właśnie też chcę zobaczyć, wiesz, tylko że... Ale jak? Może tu z boku jakoś ty. Nie, dobra, nie da się. No i co? Nie, koniec, koniec odcinka, dziękuję, do widzenia. Tak. Nie da się. Nie gramy. Nie uciekliśmy z tego escape'a. Dobra, jesteśmy klocami największymi, to za po prostu regałami. Aha, dobra. No bo te schody nas zbejtowały. Gdzie? Dobra, nie było pytania. Nie było pytania, XD. Plecami, ty najtrudniejsze rzeczy próbują sprawdzić, ale tak, to tak. Taka, nie? Oszukują nas cały czas niby, a tutaj jednak jest po prostu faktycznie dla ułomnych escape. Patrzcie na sufit. Fajny sufit. Nawiedzony dom. Nawiedzony no to było w tym w Paranormal Activity, jak nagle wszystko do góry poszło. Nie wiem, czy pamiętacie. Pamiętam. No. Wiecie, czego brakuje na tej mapie, w tych pokojach? Nie. Siaczków brakuje, tych tak. Upiornych. Nie wiem, czy graliście o, jest u mnie tego, okay. Przejście jakieś. Alohomora. O, o, fajna torura. Ej, nice. Jesteśmy na zewnątrz. Wow. Duża łazienka. O, kurde. A tu mamy tego. Przed chwilą w domu, ten sen mnie niszczy, chłopaki. Nie też. Jesteśmy teraz w dużej łazience, gdzie jest dużo zapachu. Powiem tak, Farel. Brew zieleni, jeżeli tak? Jeżeli tak twoja łazienka wygląda, Farel, to ci nie zazdroszczę. Są fajne tych choinek do czyszczenia kibla. No. Czy, berła! Czy, jak zrobisz dwójkę, to co liścia bierzesz do podstawy. Tak. Spełniasz potrzebę i shop... Z pewnością ten wózek sklepowy nam się przyda. No, ale zawieź mnie tam. Ej, okej, dobra. Yoshi, ja pamiętasz, jak cofasz, to jest w drugą stronę, to jest takie chore z tym wózkiem. Ej, dobra, to wam się ten wózek nie przyda, bo tu jest skakanie po drzewach chyba. Nie. No to właśnie będziemy skakali wózkiem. Normalnie, Jezus. Patrz. Na 7 i 3 czwarte! No nie, 9 i 3 czwarte! Nie, czekaj, czy tu trzeba wskoczyć w ogóle, czy to ma sens, bo znowu szukamy jakiegoś nie, trudnego wiem, wyjścia. Nie, wydaje mi się, że znowu szukamy trudnego wejścia, a to jest po prostu dla jajec zbudowane. Tak, nie, to na pewno jest dla jajec zbudowane, przecież to nie ma sensu to drzewo. Po poprzednim levelu nie ufam mojej wyobraźni, nie? My jesteśmy tak. W śnie, pamiętaj. Jesteśmy tak. W śnie. Tak. Czyli jeśli zginiemy, to nic się nam nie stanie. Mam nadzieję, że jak się obudzę, nie będzie 5:30, aha, to nie jest ściana. No tam jest ściana, wiesz? A tutaj, chłopaki, okay. mam coś. O. Dobra, tu trzeba jednak, wózkiem tu trzeba podjechać, wózkiem. No to, wózkiem. O Jezu, dobra. Dobra, Yoshi, nie tędy, skok przez płot. Dobra. A no faktycznie, mądre. Mówiłem, że się wózek przyda, widzicie panowie? Farel niby taki cześć. Silny, a nie weźmiesz mnie na... No niestety, nie jestem aż tak silny. No, powiedz mi teraz tego, Yoshi, jak się jeździ wózkiem w śnie? Podziel się z nami tą refleksją. Powiem ci, że bardzo fajne pizza. Przeżycie, bardzo no. Fajne przeżycie. No generalnie lepiej by się jeździło skopa? Niż w rzeczywistości. Ty, tu są drzwi. Aha. Tak. Aha. To jest lepiej. Aha. Nie no. Mnie, głowa mnie boli już, nie? O mój Boże, jakie to jest... Znowu. To jest takie chromowane, nie? To jest takie do chromowane, panowie. Dobra. Wszystko. O, cześć. Teraz się czuję się naprawdę jak w prawdziwym śnie. Ty, ale ja nawet nie... Znaczy ja nie. Się czuję, jakbym się miał zaraz zżygać, nie? Ale to już no, na marginesie. Ja dawaj zawsze prawo, tak jak Nolif mówi. Chciałbym zawsze prawo, tylko że ja nie wiem, gdzie to jest prawo. Mam, chodźcie tutaj. No dobra, idę, no ale ja się zgubiłem, nie? Czekaj. Od samego wejścia praktycznie. Tu, patrz. Znaczy, Yoshi Kinto, dobra. Nie tu, Farel. O, aha, panowie, tu jesteś. Dobrze ubrać tego Galaxika, mega super cię widać, dobra. Tu i tu. A? I gdzie teraz? No i co? No tutaj, patrzcie. Jesteśmy sami. Jesteśmy sami w potrzasku. Jezus. No właśnie, gdzie jest? Aha, tutaj, dobra. Tu, panowie, chodźcie. Straszna rzecz. Dobra. Ten mówi tu. O, XD! Jump quest jakiś. Dobra, jest. Dobra. Ty, jakie schody! To jest chore. Jezu. Dobre to jest. Mam nadzieję, że już więcej tego nie będzie. Dobra, jesteśmy teraz w zamku. Przypomina ci coś ta sala? Ej, kogo to jest sen w ogóle? Ta sala mi przypomina salę tronową z naszego ostatniego odcinka, Yoshi. Tak, właśnie mi też. Czyżbyśmy wrócili w śnie do tego, co przeżyliśmy już. Tak, do naszej traumy życiowej? Do naszej traumy. czyli to was, serce. No wydaje mi się, że tak. Chyba jest nas. Znaczy ten w toalecie to pewnie był Nolifa na początku. Tak, to Nolifa takie. Powiem wam tak, chłopaki. Kto ogląda grę o tron? Ja nie. Ja nie. Ja tak. To Farel, to już wiemy, w kogoś nie jesteśmy. Dobra, tak jest. Problem. A skąd ty takie rzeczy wiesz, skoro nie oglądasz? Bo wiem, że tam są jakieś zamki, smoki. Tak, diabelskie. Diabelskie. Kto ogląda grę o tron, zostawi łapeczkę w górę, nie? Tak. I na dobra, no i co? Wszyscy poszliśmy... Aha, dobra, jeszcze jest wyżej. Ja ci nie zostawię, Farel, teraz. Nie? Ja nie oglądam. Kurde. No to tego, chociaż napisz komentarz jakiś. No zostawiłbym łapkę w górze, ale niestety nie oglądam gry o tron. To ja napiszę Wikingowie lepsi, ale i tak... To musi być ale nie wychodził sezon i Ragnar Lothbrok
zginął już dawno temu. Jakieś 3 lata nie było sezonu. O, jestem, jestem. Dobra, też. Let's go. Czekajcie, gdzie jesteś? Farel. A tu, tutaj też. Aha! Dobra, XD. Tu jest chyba schodek wyskoczenia. Czekaj. Dobra. Kajcie się tak, bo się podusimy. Jest! Czerwona sala! O Jezu, ej. Dobre to. Siemanko. Dobre to. I co teraz? Gdzie jest przejście? O, tutaj. Chodźcie. Dobra, Yoshi, idę, dobra. Idę, ale się świecicie. Wiecie, walcie po ścianach może. Czy oddalamy się od tego punktu, panowie, bo ja nie widzę. Tak, tak, oddalamy. Nie sądzę. Nie, tu do góry, do góry, o, do góry, tak. Do góry, piłka poleca. Nie, u mnie jest, tu. Dobra, o, dobra, jesteśmy teraz na tym, na asalcie w CS-ie, w dachu. Tak. Witam wszystkich, dobra. Serdecznie. Witam serdecznie, piłka zwiadowcza. O kurde, to niezły labirynt. Jak piłka tu fajnie podskakuje, jeju. To zrobię zdjęcie. Dobra, wiesz co, nie wiem, w tą stronę to chyba było za blisko. Panowie, to jest ten górę, moment, kiedy uciekasz przed daniem autografu od widzów. Tak, tak, nie wiesz, w którą stronę uciec. No ja przepraszam bardzo, jestem miły, ja zawsze zdjęcie sobie zrobię, jak ktoś chce. No, ze mną sobie nie zrobiłeś. No właśnie, nie chciałeś. Bo uciekałeś. I byłem miły. Dobra, powiem wam tak, miśki kolorowe, że gdzie? Chyba to gdzieś jest u góry. Nie no, musi być coś, panowie, to nie jest no, tak, nie, że... nie rozumiem. Patrz! A, o, o, tędy! Nie, tu mogę otworzyć. Daj bez kij, to niezłe na górze, Farel. To niezłe na górze. No, na górze drzwi. Weź nie blokuj mnie, Farel. Dzięki. Dobra, co my tu mamy? Czekajcie, panowie. Czekamy. Piłka zwiadowcza. Piłka zwiadowcza, tak. O, lecimy. Zabijamy. Dobra, nie ma androidów, można cisnąć. Piłka zwiadowcza, ci co grają. Piłka zwiadowcza zawsze musi być zagrana. Musi bo inaczej być. Zginiesz. Dobra, wchodzimy w kolejny sen. Tak. Tutaj, dobrze. Tam się coś świeci znowu. Czarno to widzę, chłopaki. Też czarno to widzę. Bardzo czarno. Na lewo chyba trzeba iść, bo widziałem coś świecącego tutaj na lewo. No ja też właśnie. Podskaczmy. Tędy wyszliśmy. Weszliśmy. Dobra. Piłkę czekaj, zwiadowczą pójść. No pójść, piłka zwiadowcza. Piłka zwiadowcza, czekaj. O, o. Ty, idzie, patrz, piłka. Ty. Kula się. Gdzie on? O, tu jest. Nie no, znowu wychodzę do wyjścia. Nie no, czekaj, ja wyjdę do wyjścia i zobaczę z daleka, co jest. Żebyś przypadkiem czegoś nie zauważył. Ej, tutaj! Tu, właśnie zobaczyłem. A od razu była... Aha, dobra. Lol. XD. Mówiłem, że widzę coś. Ja nie mogę. Buzie widzisz. Jaskra to była. To była jaskra. Dobra, to znowu jest... Aha, labirynt. XD, dobra. Metoda prawej strony, najlepsza na świecie. Metoda lewej strony. Metoda... Bez metody idę. Metoda biegania. Metoda, który szybciej krzyknie, że znalazł, to podbiegam. Nie mam! Też nie mam? Ja też nie mam. Dobrze. O Jezu, ej. Szukamy dalej? Ej, komu się chciało tak budować? Patrzcie na sufit, bo pewnie gdzieś na sufit będzie można wejść, po drzwiach wskoczyć, coś tego. Tak, tak, tak. O, ninja. Mam! Serio? Znowu, no. Mam. Nie no, kurde. O, szóst. Idę do ciebie. Tak, bait to jest pewnie. Nie, no pewnie, że nie. Ale stary, dostaniesz takiej schizy, jak tu spadniesz. Dobra. Co? Ja na razie szukam was. Mam nadzieję, że nie ma niczego takiego, co nas zabije i się wrócimy na początek. Co wy na to? Panowie? Nie mam pojęcia, jak to ocenić. Oh, no. Lecimy. Nie. Fajnie. Aha! Jest dobra. Git. No i znowu kibel. No znowu nie. Kibel. Panowie, co jest? A jesteśmy na początku. A nie! Nie! To może być koniec. Nie, tu, a GG. Dobra, taka sama komnata, tak? Aha, o, GG. Boże, ale dobra, Jezus, ale ty. Moim zdaniem, fajnie, fajnie to wyszło, naprawdę. Kozak, naprawdę. Naprawdę, fajna mapka. To co, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, 9690 łapek w górze i robimy kolejny odcinek z tymi dwoma wariatami. Ja dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Yo. Hello. Pa, pa.